No, mamy teraz absurdalną sytuację. Urządzenie podłączone, bez jakiegokolwiek obciążenia na wyjściu do sieci włączone. Tutaj z fotowoltaiki cały czas 200V napięcie mamy żaróweczka 60W się zaświeca. No i absurdalne wyniki. To przypadkowo mi wypadło. W ogóle nie spodziewałem się, myślałem, że urządzenie, no ile może na biegu jałowym współczesna elektronika brać z 10 W, może góra, 20, no niech będzie jakaś kiepska elektronika. A tutaj na oporniku w szereg danym, na linii 240 V, na tym oporniku pokazuje mi takim zwykłym miernikiem wychyłowym na skali 1 V prądu przemiennego, pobór 1 A. Czyli sprawa OMA i równa się U przez R, to wychodzi pobór prądu ponad 2 Ampery przy 240V. Kontrolnie mam tu drugi miernik cyfrowy, też do tego opornika podłączony. Też pokazuje prąd przemienny AC napięcie na nim 0,9V. No to to wychodzi. Ach. Te 2 ampery pomnożone przez 240 V, że on na biegu jałowym bierze 500 watów mocy. No o co chodzi w ogóle? Gdzie te 500 W się podziewa? Zero obciążenia na wyjściu. I tu z fotowoltaiki jeszcze mógłby sobie ten prąd brać. No. Konsternacja kompletna. O co chodzi?